Witajcie, zgadnijcie, gdzie jestem. Tak, jestem na nartach, ale nie jest to żaden z polskich ośrodków narciarskich, które opisywaliśmy w naszym raporcie onetowym niedawno. Natomiast jest to jedno z najbardziej kuriozalnych miejsc na Bliskim Wschodzie. Mowa tu oczywiście o stoku narciarskim na pustyni w Dubaju. Oczywiście jest to stok kryty, bo dlaczego nie? Jak da się coś takiego zbudować, to takie rzeczy się tu buduje. Szczerze mówiąc, jestem trochę zaskoczony rozmiarami tego przedsięwzięcia. Wyobrażałem to sobie jako ośną łączkę, ale jest zupełnie w porządku. Na początku... O, muszę uważać. Jadę sobie teraz jednym z orczyków. Jest tu również wyciąg krzesełkowy. Ale on jeździ bardzo powoli. I na początek już, jak próbujemy wypożyczyć sprzęt, bardzo kuriozalnym jest widok rodzinek tutejszych, odzianych w tradycyjne abaje, próbujących wypożyczyć sobie sprzęt. Ja mam takie wdzianko, dostaję się w komplecie do jazdy. Nie brałem butów narciarskich ani nic. Proszę bardzo. Sprzęt. No, dostaje się tu wszystko łącznie ze skarpetkami. Po to, żeby sobie pośmigać na środku pustyni w takim dziwnym miejscu. No cóż. Teraz próbuję się przejechać. Zobaczymy, jak się jeździ po takim dziwnym śniegu. Dziwny zapach tutaj panuje, jakiejś chemii. Ale nie wiem, może to jakieś agregaty, które tutaj na bieżąco dmuchają ze wszystkich stron. Temperatura jest przyjemna, podobno to jest jakieś minus 5 stopni, ale nie czuję się tego za bardzo. Nie wiem, ile ten stok ma długości, sprawdzę to potem. No to cóż, to jedziemy, spróbujemy.